Witamy Państwa w Energikas Polska. Gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie dosyć wyjątkowe autko. Jest to Seat Leon Cupra R z silniczkiem 1.8 turbo niebagatelnej mocy 225 koni z 2004 roku. Jest to autko bardzo indywidualne. Jest to usportowiona przede wszystkim wersja Seata fabrycznie, czyli nie ma tutaj mowy o żadnych tandetnych modyfikacjach. W tej chwili autko jest w trakcie wstępnej kalibracji, niebawem wyruszamy na regulację w drodze, dlatego jeszcze mamy chwileczkę czasu, żeby co nieco Państwu o tym opowiedzieć. Tak jak widzimy, jest to sportowa wersja Seat Sport. Zamontowaną instalacją jest instalacja BRC Sequent 24. Produkt z dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów, znany i sprawdzony zestawik. Tutaj widzimy, jak wygląda całość. Tutaj mamy komputer sterujący instalacją gazową. Sequent 24 z przeznaczeniem do aut 3 oraz 4-cylindrowych. O, tu jeszcze widzimy zewnętrzny map sensor, którego używamy podczas wstępnej regulacji. Reduktorka niestety nie będziemy na tą chwilę w stanie pokazać, ponieważ znajduje się pod akumulatorem. Jest to reduktor Max o wydajności do około 300 koni. Oryginalny filtr fazy lotnej BRC. Filtr fazy ciekłej z elektrozaworem, zasilany przewodem 8 mm. W tym przypadku jest to przewód faro, także naprawdę duża wydajność, w zupełności wystarczająca do tego autka. Oraz listwa wtryskowa BRC z żółtymi wtryskiwaczami, czyli wtryskiwacze o największej wydajności, również w zupełności wystarczające do tego sportowego autka. Autko cechuje się bardzo dobrymi osiągami, ale również całkiem sporym apetytem na benzynę. Jest to wartość rzędu 13 litrów, dlatego właściciel zdecydował się autko zasilić instalacją gazową. Teraz liczymy na spalanie rzędu litrów 15, jeżeli chodzi o gaz. Widzimy sportową linię tego auta. Sportowe hamulce firmy Brembo. Oraz tutaj emblemacik Cupra R. Przejdźmy dalej do przełączniczka. Przełącznik, jak wiemy, drodzy Państwo, z poprzednich filmów jest kwestią indywidualną. Jeżeli istnieje możliwość, montujemy go w miejscu wskazanym przez klienta. Zazwyczaj jest taka możliwość. W tym przypadku mamy go zamontowanego obok dźwigni hamulca ręcznego, tuż obok przycisku do ESP, wyłączenia bądź też włączenia. Tu możemy spojrzeć, też jest sportowy akcencik. Profilowane kubełkowe fotele, fantastyczne na czerwono sportowo podświetlone zegary, kierownica również z emblematem Cupra R, sześciobiegowa manualna skrzynia biegów, także na pewno to autko dostarcza wiele frajdy z jazdy. Przejdźmy może do zbiorniczka. Zbiorniczek standardowo już zamontowany w miejscu na koło zapasowe. To jest zbiornik o pojemności, żeby nie skłamać, 53 litrów, zapewniający zasięg około 280 km. Jest to zasięg bardzo ładny. Na każdym przejechanym 1000 km oszczędzamy około 300 zł. Także wynik jak najbardziej godny instalacji. Jeszcze rzut oka na autko z tyłu. No i wlewik gazu. Oczywiście dyskretnie, pod klapką wlewu benzyny. Rozwiązanie z dokręcaną końcóweczką, gdzie po zamknięciu klapki nie jest widoczna w ogóle instalacja gazowa. Koszt takiej instalacji w tym przypadku jest to 3100 zł. Cena bardzo nieduża jak za instalację tej klasy, obsługującą taką moc i powodującą, że tak powiem, jazdę bez utraty komfortu i osiągów. Całkowity zwrot kosztów instalacji następuje po 10 300 km. Wynik bardzo dobry. Później zaczynamy już tylko oszczędzać. W sumie oszczędzamy od samego początku, od momentu zamontowania instalacji. Później zaczynamy, że tak powiem, zarabiać.